tygodnia z Animuszem. 5:55, drodzy Państwo. Już w studiu mam kolejnych gości. Pani Róża Frąckiewicz, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. Pan Benedykt Frąckiewicz, także dzień dobry. I będziemy śpiewać, bo śpiewać każdy może i każdy lubi. I powinien. I powinien. O, i to jest bardzo ważne. Pani Różo, nie ma co ukrywać, jest pani jedną z gwiazd The Voice of Senior. Tak, Voice Senior. Ja ten sam mam problem, cały czas powtarzałam, tak, Voice Senior, i z czego jestem bardzo szczęśliwa, to było moje marzenie. W zeszłym roku brałam po raz pierwszy udział w Voice Senior, nie udało się, ani jeden fotel się nie odwrócił, w tym roku odwróciły się 4 fotele, wow. Niezwykłe, a to właśnie proszę opowiedzieć o tych swoich doświadczeniach. Kiedy pani w ogóle postanowiła śpiewać? Bo rozumiem, że nie od zawsze to miało miejsce. W zasadzie wręcz przeciwnie. Śpiewałam już od najmłodszych lat, czyli odkąd sięgam pamięcią. Muzyka towarzyszyła mi zawsze w smutnych i wesołych chwilach, pamiętam, bo dzieci też mają swoje trudne dni i potrzebują czasami takiego dopieszczenia, i wtedy pomagała mi muzyka, pomagała mi muzyka, którą samą sobie nuciłam, a właśnie jedną z takich przewodnich piosenek było Summertime. Wtedy jako małe dziecko nie znałam jeszcze tekstu, bo nie znałam angielskiego, nie znałam słów, ale gdzieś jakiś film... Eli? Tak. I pamiętam, że zawsze jak mi było smutno i ciężko, gdzieś siadałam w kąciku sobie i nuciłam właśnie Summertime. No to niezwykłe. Marzenia, prawda? Bo to na tym to wszystko się zasadza, kiedy marzymy o czymś, co chcielibyśmy, żeby się spełniło w naszym życiu. Czasem są potrzebni tacy ludzie, którzy nam w tym pomogą, którzy nas pchną w tym kierunku. Panie Benedykcie, czy to pan był właśnie tą osobą? No, mam wrażenie, że tak, ponieważ... Ponieważ jak Różę poznałem, to przyszła do chóru, który ja prowadziłem. No i tak po takiej rozmowie Róża stwierdziła, że ona kiedyś tam śpiewała. To było dobre 20 lat temu i później nastąpiła ogromna przerwa. No ja byłem z tym wręcz zaskoczony, zbulwersowany, jak mogła taka osoba nie śpiewać tyle czasu. Nie? Także no i się zaczęło. Rozumiem, że zaczęła się przygoda nie tylko muzyczna, ale również osobista. Tak, ale muszę do tego dodać, że to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, to była miłość od pierwszej nutki, czyli od pierwszego akordu, który właśnie dzisiejszy mój mąż Benedykt zagrał, a że on też lubi te same klimaty, co ja, czyli jazz, swing. I jak słyszała, jak on zaczął grać piękny jazz, od razu zaczęła improwizować do jego akordów. I coś się wtedy obudziło we mnie, coś się otwarło i wtedy chyba się zakochałam. No po prostu śnicie o tych samych marzeniach, prawda? Tak. No to posłuchajmy, jak wspólnie śnicie. Czy to jest właśnie to wykonanie, które... Z którego to roku? Z 2023, w którym się ani jeden fotel nie odwrócił. No właśnie, słyszeliśmy te komentarze również jurorów, tak, trenerów. Ja nie wiem, jak można się było nie odwrócić. To są fachowcy. Nam się czasami coś wydaje, a mi się wydaje, no trzeba się z tym pogodzić, bo jeżeli bierzemy udział w jakimkolwiek właśnie konkursie, to trzeba zawsze z tym liczyć, że ktoś jest albo lepszy, albo gorszy od ciebie, tak? Pani Jorze, z taką pokorą pani podchodzi do tego, ale ja wiem, że wyciągnęła pani wnioski. Właśnie, jakie to były wnioski? Przede wszystkim zostałam zaproszona przez pana Cugowskiego, żebym się zgłosiła rok później jeszcze raz. No i postanowiliśmy... A jakieś wskazówki dał, co trzeba zrobić w ciągu tego roku? To nie, ale mój mąż bardzo mi w tym pomógł, który jest zawodowcem. Wzięłam tam jakąś lekcję śpiewu od bardzo dobrej właśnie trenerki, która właśnie śpiewa na Broadwayu i tak dalej. I sama też próbowałam dojść do jakiejś perfekcji, zastanowić się, co było nie tak, co spowodowało, że się ani jeden fotel nie odwrócił. No i do boju, bo kto nie spróbuje, nie pije szampana.
No pewnie, ale ja się zawsze zastanawiam, jak obserwuję tego typu konkursy, jak mocno to jest rozczarowujące takie przeżycie właśnie. Nie, brak aprobaty ze strony żadnego z jurorów. Ja uważam, że biorąc udział w takim programie, trzeba być bardzo mocnym psychicznie, mieć wiarę w siebie, ale też dobrze jest mieć kogoś obok. Tak, że przytuli, otrze łzy i powie, słuchaj, było dobrze, spróbujemy jeszcze raz, nie załamuj się, damy radę. Ale jeżeli ludzie są bardzo tacy wrażliwi, nie wierzą w siebie i ktoś ich tam namówił może, a idź spróbuj, bo przecież ładnie śpiewasz, to może wtedy się zawalić cały świat. Tak, u mnie tego nie było. Mhm. Coś, co się wydarzyło, to było to, że biorąc udział jeszcze raz, rok później, miałam podwójne obciążenie psychiczne. No właśnie. Bo co by się... Tak. No właśnie. Co by się stało, gdyby, tak? Mm-hmm. A ta możliwość też przecież była. Jasne. Ja nie wiedziałam, nie miałam żadnej gwarancji, że chociaż jeden fotel się odwróci. Ja może wtrącę dwa słowa, jeżeli mogę. Jasne. Powiedziałem nawet, że potrójne obciążenie, ponieważ okazuje się, że utworów nie można sobie wybierać. Te utwory są wybierane z pewnej listy, które się podaje. No i Róży wybrano w następnym roku. Znowuż utwór o podobnej charakterystyczny, o podobnym stylu. To był When I Fall in Love? Tak jest, to był When I Fall in Love. I teraz no pytanie takie, no kurczę, skoro się wcześniej nie odwrócili przy takim utworze, a był wykonany dosyć dobrze, bardzo poprawnie, no a tutaj znowu będzie to samo, to takie, to ryzyko było jakby zwiększone. Nie? A nie bardziej... pomyśleliście o tym, że skład jurorski się nie zmienił? Może chcieli sprawdzić, jakie postępy pani zrobiła przez ten rok? Nie wiem, może albo po prostu stwierdzili, czyli pani reżyser stwierdziła, że to jest mój styl. Aha. Też może być, to nie musi być koniecznie w negatywnym świetle. Tak? Bo jednak ludzie, którzy wybierają nam te piosenki, mają pojęcie o tym, co robią. To są fachowcy. A to jest ciekawe, co pani teraz powiedziała, bo koniec końców jest pani gwiazdą tego Voice Senior. Udało się przebrnąć przez ten pierwszy etap bez problemu najmniejszego. Cztery fotele, tak? Tak, cztery fotele. No właśnie. I teraz pytanie do pani. Skoro pani reżyser uznała, że taki reprezentuje pani styl, a jak pani czuje, jaki pani reprezentuje styl? Jaką muzykę, jaką piosenkę pani lubi najbardziej? Właśnie taką. I muszę potwierdzić i nawet rozmawiałam z panią reżyser i ona mi bardzo fajnie to wytłumaczyła. Mhm. Teraz nie jestem w stanie powiedzieć to, co ona do mnie mówiła, ale czułam, że ona wie, co robi i ona wie, jaki styl ja potrzebuję, żeby zaistnieć. I pomimo, że śpiewam też różne inne style, tak, ale to jest takie moje dziecko, takie moje baby. Może kwintesencja była taka, że to właśnie na przekór tego, że wtedy się nie udało, to jeszcze raz. Nie? Mm-hmm. Dokładnie w tym samym stylu. Bo muszę do tego dodać, że bo ja musiałam oczywiście w tym roku tak samo się na nowo wysyłać znowu piosenki, którym chciałam się zakwalifikować i tym razem wysłałam dwie takie mocne piosenki i Jednego Serca i nie wiem, jaka ta druga była. Chyba The Best. The Best, dokładnie, Tina Turner. I chciałam tu pokazać, że ja potrafię, nie? Bo my przecież chcemy udowodnić, przecież ja potrafię. Tak. Ja potrafię, mam skalę tu, teraz, mocno, nie? No jednak znów panią zepchnęli do pozycji tej, w której się pani najlepiej czuje, jak się jestem okazało. Za to wdzięczna. No doskonale. Co dalej? Osiągnęła pani ogromny sukces. Dalej pani chce śpiewać, dalej się oczywiście sprawdzać, ale niekoniecznie w konkursach, jak nie, rozumiem. Nie. Konkursy, ja powiem tak, może właśnie ten program Voice Senior, to jest tak genialnie wymyślony program właśnie dla ludzi 60+, czyli my jako młodzież nie mieliśmy tej szansy brać udział w takich konkursach. Jako młodzież. 60+, to młodzież w końcu. Tak, no. Tak. Życie zaczyna się po 60. Wiem coś na ten temat. No właśnie, ale ja uważam, że jak byliśmy właśnie tacy dorastający, to prawda, i myśmy nie mieli takich szans. Gdzieś tam było się w harcerstwie, na akademiach szkolnych, okej, jakieś tam były festiwale dla młodzieży, coś tam, ale nie
nie na taką skalę. Wiadomo, nie było internetu, nie było tyle programów w telewizji, nie było tyle stacji radiowych. I teraz my, którzy kiedyś śpiewali sobie tak, dla małej publiczności, mamy tą szansę pokazać i sprawdzić siebie, co kiedyś nie było możliwe. I jeszcze właśnie po tej 60-tce udowodnić nawet samemu sobie, słuchaj, ja potrafię. A ja jeszcze do tego dodam, ja tylko mogę teraz mówić w mojej osobie, że ja nie wygrałam Voice Senior, ale wygrałam siebie. Wygrałam to, że pokonałam moje strachy. Pokonałam moje lęki, że, bo ja się zawsze wszystkiego bałam bardzo. To są jakieś takie, jak każdy ma, takie jakieś z dzieciństwa jakieś tak. Koszmary, prawda? I ja się bałam zawsze sama gdzieś lecieć samolotem, jechać pociągiem. Zawsze mój mąż ze mną, prawda? Panie Benedykcie, naprawdę wielkie ukłony dla pana. Tak, bo pan tak. Niezwykle zdolną osobę ma pod swoim skrzydłem, pod swoją opieką. No, bardzo. Bardzo zdolną, przyznaję, no, potwierdzę. Dlatego ja muszę powiedzieć, że jestem dozgonnie wdzięczna właśnie temu programowi, że mogłam tam brać udział, bo ja wygrałam siebie i to jest jeszcze więcej warte jak samo wygranie pewnie. Voice Senior. Pani Róża, czy myśli pani o własnym repertuarze, o piosenkach, które są stworzone specjalnie dla pani? Ja muszę powiedzieć, muszę się pochwalić, że my mamy takie. Mamy piosenki własnego autorstwa, mamy własną płytę pod tytułem Ja Jestem. To jest piosenka tytułowa też naszego Dlaczego autorstwa. Dlaczego my jej nie mamy, nie znamy? Ona jest na YouTubie. No, ale tu akurat nie ma. Mamy mnóstwo piosenek i własnych. Zaraz płyty przekażę. O! No. Tak, dobrze, w samochodzie, tak żeby przyjechać. To bardzo miło, bo oczywiście chcielibyśmy coś usłyszeć i zagrać, bo tylko mamy tak na razie te fragmenty z Voice Senior. Tak, w zasadzie cała płyta jest na Spotify. Wtedy jest, tak? No tak, teraz to już jest ten typ walczenia o rynek, walki o rynek. Ale płyta jako taka też jest, którą można wziąć do ręki i... Cudownie. A jak dużo koncertów pani gra, jak gracie? Bo rozumiem, że pan jako menadżer i taki trener osobisty. No wie pan, z tym menadżerem to tak troszeczkę może ostrożnie, bo to nie jest tak daleko jeszcze. Aczkolwiek chciałbym kiedyś takie coś robić, ale ponieważ jednak jesteśmy zawodowo, czyli Róża w ogóle w innej branży zawodowo jest w tej chwili czynna jeszcze bardzo, to nie możemy sobie aż tak pozwolić, żeby w tej chwili tylko zajmować się koncertami, bo na to niestety nie ma... Pani Róża, a co pani wykonuje jako zawodowo? W Urzędzie Pracy pracuję. Całkowicie... przeciwieństwo. Zdaje się, że teraz jest dużo do roboty, co? Tak. Bo jakieś znów zmiany, coś. Tak, tak. Także, ale pomimo to jednak śpiewanie, muzyka jest moim stałym towarzyszem i oczywiście koncertujemy, gdzie się tylko śpiewające da. Śpiewające wypełnianie tych druczków, to tak, to, tak, to dokładnie, tak. To troszeczkę uprzyjemnia tą całą czynność. I oczywiście zapraszamy też dzisiaj na recital do domu ze sztuką na ulicy Jagiellońską 66 o godzinie 18. No i to jest właśnie ta najważniejsza informacja, drodzy I państwo. I druga informacja. Powtórzmy ją jeszcze, tak? Powtórzmy. Czyli dzisiaj godzina 18. 18. Dom ze sztuką. Ulica Jagiellońska 66. Jagiellońska 66, drodzy państwo. Wszyscy teraz sprawdzają. Dom albo ze sztuką. Wiedzą, gdzie to. No, tak. A drugi recital jest tak samo w domu ze sztuką. 4 kwietnia o godzinie 19. Czyli w czwartek. Tak. Jest bardzo duże zainteresowanie i cieszymy się bardzo z tego powodu. No to kto pierwszy, ten lepszy, zdaje się. Ale nie tutaj u nas, drodzy państwo, jak zwykle, po bilety, tylko tam do domu ze sztuką. Trzeba się śpieszyć, żeby spotkać się z panią Różą. Na pewno mnóstwo fajnej muzyki, którą myślę, że pani publiczność też dobrze zna. Zdarza się pani, że zaczynają śpiewać? Tak, tak. Razem też, z panią? Tak, ja uważam w ogóle, że jest fajnie zintegrować publiczność do wspólnego śpiewania. Publiczność tego oczekuje wręcz. Atmosfera jest lepsza. Tak, atmosfera jest lepsza i ludzie się tak fajnie otwierają. Bo trzeba też tu dodać jeszcze, że my jako artyści stojący na scenie bardzo potrzebujemy naszej publiczności. Bez publiczności nie istniejemy. I tu jest też takie obopólne wymienianie czy wymiana energii. I my dajemy, ale też otrzymujemy.
I muszę też stwierdzić, że przez te wszystkie lata, które występuję, publiczność była różna. Jest publiczność bardzo ciepła, bardzo serdeczna, że aż się człowiek frunie wręcz nad tą publicznością, fruwa i czuje to, ale jest też publiczność taka troszeczkę oziębła, chłodna. Tak. I to też się czuje. I wtedy jako artysta stara się wszystko z siebie dać, ale pomimo to coś blokuje. Czyli nie dajesz siebie 100%, pomimo że to dajesz, ale masz to wrażenie, że trafiasz na jakiś mur. Ale jeszcze też jest inna sytuacja, że czasami jest publiczność, gdzie ty masz to wrażenie podczas występu, że oni są oziębli, chłodni i nie przyjmują tego, co ty przekazujesz, ale jest wręcz odwrotnie na samym końcu. Wtedy, jak są owacje na stojąco, ludzie do ciebie podchodzą, ściskają, dziękują. Bo oni są oniemiali z wrażenia. Nie, po prostu każdy z nas jest inny. Tak, nie? Tak, bo człowiek oczekuje, bo tobie się wydaje, jak ty jesteś zawsze, wiesz, słoneczny, tu na 100%, nie, radosna, jestem bardzo wielkim optymistką jestem i mi się wydaje, że wszyscy tacy są. Nie wszyscy tacy są. Czasami ludzie potrzebują troszeczkę czasu, żeby dojrzeć, żeby przerobić to, co widzą, co słyszą i wtedy dopiero z nich wychodzi jakaś emocja. Bo każdy śpiewać nie tylko może, ale powinien, jak pani powiedziała na samym początku. Tak. No właśnie, jak pani zachęciłaby naszych równolatków do tego, żeby sięgnęli, jeżeli nigdy tego nie robili, żeby sprawdzili, jak się czują ze śpiewaniem? Ja uważam, że każdy, kto czuje w sobie muzykę, a przecież wiemy, czy potrafimy, czy nie, bo już tyle lat człowiek gdzieś tam próbował może śpiewać, a może tylko dla siebie, może tylko podczas kąpieli, może panowie podczas golenia, nieważne. Ale po prostu spróbować otworzyć się i mieć tą odwagę. Otworzyć gardło. Tak. A nawet jeżeli twierdzimy, że nie do końca potrafimy, to nawet bym poświęciła parę złotych, wziąć jakąś chociaż jedną lekcję, dwie śpiewu, a już taki coach, taki nauczyciel śpiewu na pewno powie tobie, czy ty potrafisz, czy nie. Jeszcze o jednym elemencie pani zapomniała i trzeba się też rozglądać za takim jakimś panem Benedyktem. Tak, polecam. Wokół. To znaczy, może nie tylko, bo Róża już troszeczkę wyjechała może na takie wyższą półkę czy coś. Jest udowodnione, że śpiew to jest najbardziej takie zacne hobby, które może człowieka czyni. Jest na pierwszym miejscu. Tak, że człowiek trenuje pamięć, trenuje oddech, prawda? Co się za tym łączy? Prawidłowy oddech, wiadomo, że dla zdrowia wpływa to bardzo korzystnie. Mało to, no bardzo, bardzo zalecany jest śpiew w chórze, nawet amatorskim, nawet niech to będzie na początku na jeden czy na dwa głosy, prawda? Nie? Integracja między ludźmi. Dzisiaj w dobie internetu, gdzie każdy siedzi przy tym laptopie czy w komórce, izolujemy się coraz bardziej, prawda? Tak. A wyjście właśnie do jakiegoś, mówię, zwykłego zespołu, koło śpiewu, czy cokolwiek, prawda? Taka wzajemna integracja, raz czy dwa razy, w tego się spotykamy automatycznie. Mamy przyjaciół, mamy jakiś odnośnik do życia. To jest właśnie to, co ludziom brakuje, dlatego śpiew dla każdego. To ja muszę się z panem zgodzić, bo rzeczywiście uczestnictwo w śpiewie chóralnym, zabawa tym śpiewem i tą muzyką, to jest niezwykłe doświadczenie, ponieważ pieśni czy piosenki, czy melodie, które znamy nagle w kontekście śpiewu chóralnego, tworzą zupełnie nowe brzmienia, współbrzmienia, uczą nas szacunku dla kolegi, koleżanki, którzy stoją obok nas, bo razem z nimi tworzymy jakąś nową, zupełnie nową świat, nową wartość. I to jest niezwykłe doświadczenie, to prawda. To jest prawda. I jeszcze chciałam też dodać, jeżeli chodzi o śpiewanie w języku obcym. Mm-hmm. Czy nam się wydaje... Oj, na przykład, trzeba rozumieć. Trzeba rozumieć. Śpiewanie, czy teksty, czy w ogóle piosenki, to jest jedyny język, którego nie trzeba tłumaczyć. Tak? Bo wszyscy go rozumieją. I podam taki mały przykład. Jak śpiewaliśmy w Ameryce dla Polonii, mieliśmy koncert w kościele i było bardzo przyjemnie i sympatycznie. I po koncercie podeszła do mnie taka może 80-letnia pani zapłakana i po angielsku do mnie powiedziała, że ona nie zrozumiała ani jednego słowa, bo ona nie jest po prostu Polką, ale jeszcze nikt nie dotknął jej tak duszy jak mój głos i granie mojego męża na saksofonie.
Ach, to pięknie. A pani, tak, panie Benedykcie, pan gra na saksofonie? Tak. Głównym instrumentem jest klarnet, ale oczywiście, jeżeli klarnet, to wiadomo, że jest saksofon, no też tak. Się obsługuje, prawda? I będzie też można dzisiaj w czwartek posłuchać Benedykta na saksofonie. Świetny z was duet, naprawdę. Dziękuję. Bardzo ja dziękuję również za to spotkanie. Jak się okazuje, nie tylko śpiewać należy, ale także można rozmawiać i to jak interesująco i budująco, bo tak naprawdę to wszystko jest, drodzy państwo, dla nas. Nie bójmy się otwierać gardy, otwierać naszych serc i umysłów na nowe wyzwania. I pokonywać swoich lęków. Prawda? Tak. Pani Róża Frąckiewicz, pan Benedykt Frąckiewicz, dziękuję państwu bardzo za spotkanie. No, samych sukcesów i jak największej publiczności zapatrzonej, zasłuchanej, zakochanej w muzyce. Dziękujemy bardzo za zaproszenie i pozdrawiamy oczywiście wszystkich słuchaczy z całego serca. Kizas, kizas. Dziękuję kizas. Bardzo. Kończymy. Kizas. Południe z Animuszem.